Hej, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek z serii Enderala na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się dalszą sprawą, na przykład przyszliśmy właśnie oddać klucze, ale z tego co widzę to mamy tutaj krew. Where is Milbert? Co? Gdzie jest Milbert? Search Celia's home. Okej, czyli musimy się udać w stronę Tom. Jesteśmy tutaj, czyli lecimy tam. Łek, łek. Łek, łek. Łek, łek, a, ale to nie przez baraki, tylko tędy jakoś. No dobra, no to idziemy poszukać tego Milberta, bo coś tak nie halo lekko. Monsieur. Czy tędy jakoś? A tu możemy przecież. To jest wtedy Mirat Tower Ark. O. Tu musimy się dokładnie dostać. Znaczy, tu będzie bliżej na pewno do tej jaskini. Coś nam tu wskazuje też. Aha, no dobra, dobra, nic specjalnego. Czyli znowu musimy przedostać się do Undercity. No cóż, dalej z miasta, nie? Na razie nie korci nas wyjść. Znaczy nie korci. Korci, ale... Szurek. No ale mamy tutaj misje jakieś do wykonania, które... No, chciałbym też sobie zrobić. Legit. Flesh maggot sufferer. Czyli taki chyba wygłodzony to już jest nawet, rzekłbym, flesh maggot? No flesh to jest generalnie mięso surowe. Także... Nawet nie wiem jak to przetłumaczyć na polski do końca. Ale to chyba jest jako taki biedak po prostu już. Jakoś tak to chyba trzeba przetłumaczyć. Kurde, i taki kawał muszę się przebijać przez miasto. Badyk in V. A właśnie. Tego mieliśmy w... Skoro jesteśmy już tutaj. Or search. A, tutaj. Zaraz poszukamy. To zrobimy szybko tę misję jeszcze też. Okej, nikt mnie nie będzie widział nawet. Co już jest sympatyczne. Leather. Kabar. As soon as possible, at the corpse pit.
No weapons, no stupid ideas. Tam nic nie ma. Czyżby ktoś go szantażował? Coś tu mamy? Ciekawe, czy nam to wejdzie w ogóle. O, przepraszam, jeżeli było słychać, jak kichnąłem. No ale cóż, czasami coś swędzi w nocha. Gdzie to mamy? Spell. Mage Light. Rank 11. My sir. Czemu on mi to zabrał? A zresztą, mamy przecież dane odpowiednie, które nam wszystko powiedzą. Natalia? Chyba jednak coś skopałem. Cały ja zresztą. Coś skopałem. Ale tą książkę tam z dołu to muszę zabrać. Jeszcze raz. Już się jej nauczyłem. Meeting with the Quidim. Zaraz zobaczymy. Co się stanie dalej, oczywiście, o ile się załaduje. A, czyli gdzieś poszedł. Zaraz pójdziemy sprawdzić, gdzie. Tu. Ale to za chwilę. Najpierw sprawdźmy już, co się stało z... tym. O! Dzień dobry! Dzień dobry! Cudownie! Cudownie zaczęliśmy. Ała! Ła, wow, ale to truwa ładnie. Kurde, twarde to jest dziadostwo. Auć, auć, auć. Musimy kombinować taktykę na tego stwora. No prawdopodobnie on pilnuje po prostu czegoś, co mielibyśmy ewentualnie zobaczyć. To tak. Zrobiliśmy sobie tak. Magic. Aha, to jest światło tylko. No super. Zobaczmy, jak z tego topora ładujemy. Ja wiem, że nie będą jakieś... O kurde, ale z tego topora od razu lepiej idzie.
Zupełnie inaczej się atakuje z tego toporań niż z tych broni, które ja mam. Tylko że wolniej to wszystko idzie, co nie? O kurwa. Nie, no prawie! Dobra, już prawie nam wyszło. Musimy też troszeczkę unikać tych ciosów. Już my wiecie. Chęć wygranej poruszyła. Dobra, udało się. Ło, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Coin stack. Search apples. Interact picture. Could that be Foamville for her home village? O, to będzie dłuższe poszukiwanie. Będą dłuższe poszukiwania w takim razie. Czyżby... czyżby rodzeństwo wróciło do miejsca, z którego się wywodzili? Kto to wie? Aczkolwiek tam już będzie ciężej. Także tam raczej póki co się nie udamy, ze względu na to, że nawet te gwiazdeczki mi coś tam mówią na ten temat. A więc zasugerujemy się nimi troszkę. No bo wydaje mi się, że... no to nie będzie takie proste. Dobra, musimy wyjść tutaj. Tu mamy się udać. Zobaczymy, co tutaj w takim razie powie ten nasz jegomość, który nie chciał sprzedać tych korzeni za no za normalną za normalne pieniądze, nie? Wkurzony szczur. O mój Boże. Ale ja jestem naprawdę pizdowatą postacią jak na ten moment, mimo że wiecie, mam jakąś tam broń. No patrzcie, jak ten szczur atakuje. Ten szczur jest nad wyraz agresywny. Jest wkurzonym szczurem. Jest jakby strażnikiem tego tutaj. Wszystkiego. No, ale kuźwa, no nie mogę go zabić. Mam broń, która lepiej atakuje, co prawda, no lepiej atakuje. No, wskakuj tu! No dlaczego ty nie chcesz tu skoczyć? Widzicie, ile zabieram z łuku? Ale bieda, to jest taka ściana, której ja nie mogę przeskoczyć. I on atakuje tak, kurde, że... no nie jestem w stanie go zabić. Nie broniami, które tutaj... A jeszcze jaki ten szczur jest szczęśliwy! Inwentarz. No. Masakra. Wow. No bo z tego to było ciężko. Flesh Magots.
No oni tak ze sobą mają, nie mają, bo to go o dupce są. Co to za kryształy? Until next week. After that, we will make sure this corpse pit finally lives up to its name. Understood? Yes, my dame. Of course. Glad to hear that. You'll hear from us. Speak to Kabar. Ooh. Ooh. No siemka. What? Who was that? Listen. For your own good, I advise you to just turn around. This is nothing you want to get involved in. It really isn't. You're being blackmailed, right? By the Ralata? No. I was simply naive. And now I have to live with the consequences. About 2 years ago, my son died. He drowned in the canals. That whole thing, I couldn't handle it. Business went to shit, and so did I. And when I was finally able to think straight again, I looked for help. You took a loan from Ralata? Yes. I suppose you can figure out the rest. Wziął kredyt od tych Ralatów, czy tych... Tych tutaj, co zastraszają wszystkich, także jest w dupie, bo po śmierci syna, który 2 lata gdzieś tam szedł do kanałów, umarło mu się, no chłop się nie potrafił pozbierać, dodatkowo jeszcze interes gówniany chodził i wiecie, no, wziął pożyczkę, żeby stanąć na nogi, nie? Prawdopodobnie... Nie spłacisz tej pożyczki nigdy, to dlaczego... Nie opuścić trochę sceny. Yes. What other choice do I have? As pathetic as it sounds, right now the apothecary and their infected are the only reliable source of income I have, especially with that whole red madness thing going on the surface. And I suppose you can't just explain the situation, but you've heard it. They just can't afford bring it for too much. Can you ask the guard for help? You're not being serious. As if those redcoats would risk getting their shiny armor dirty. If you can say that, you don't know who we're talking about. So what now? Good question. What now? You brought this on yourself. Tell me where you stored the root, or I kill you. Nobody going to find you down here. I don't have a choice, do I? Fine. Here. This key will open a chest in the commune. Now let me be. You've done enough. Zastraszyłem go trochę. Trudno, jak to się mówi. Zasłużył sobie chłop na to. No, już drugi egzemplarz, nie? Trzeci nawet. Po co ja to kupowałem? You've done enough. O-o! Dobra, już wiem, że tutaj dostanę... Aaaa! Uciekać! Uciekać! Uciekać, kurwa, no przecież... Tymi broniami teraz ja mogę, nie wiem, to są tak jak wykałaczki do zębów, mogę sobie w zębach pogrzebać, nic więcej. Żadnych obrażeń praktycznie nie zadaję tym wrogom. Musi dojść do tego, żebym miał jakieś
potężniejsze bronie. Dobra, to chyba tylko klucz musimy dać i ona już sobie poradzi. Natalia? Give Natalia the roots here. The shivaes of Red Vernard as you own it. Blazes? You're serious? Where? On second thought, bet I don't ask. Thank you, Sunchild. You saved a lot of lives today. Nie ma problemu. Ulala. 9 życia sobie weźmy. 8 poziom. No zaczyna to wyglądać troszeczkę lepiej, ale dalej jesteśmy zwykłą pizdą. Wychodzimy z tego grajdołka póki co, bo i tak tutaj niewiele zdziałamy. Mianowicie no po prostu nie da się zbyt wiele tu jeszcze zrobić. Jesteśmy zbyt cieńcy na to, żeby gdzieś tam właśnie takie tutaj zakamarki przeszukiwać, żeby pójść sobie chociażby pobić się i wygrać. Chłop umarł. Aha, bo to jest ten, co walczył tutaj, żeby nam pomóc. Are you? To jest ten, który walczył, żeby nam pomóc. Ale nikt go nawet nie sprząta. Co tu się dzieje? Trupy na ulicach. To jest bardzo nieprzyjemne, że trupy na ulicach leżą. Nikt tego nie sprząta. Nikt. Zaraza się jakaś zaraz rozprzestrzeni. Tak jak za czasów średniowiecza. O. Co tu się dzieje? Ja się zapytywuję. Tu już byłem, co nie? Ja się zapytywuję, co tu się dzieje? Ja tego wcześniej nie widziałem. Lockpicking. The knowledge contained in this book is very advanced for you. You still can use it for the... But you would make your more sense to use book... Nie. To na razie nie. Wydaje mi się, że nie ma sensu. Może się nam zmarnować książka, nic się tego możemy nie nauczyć i tyle z tego będzie. Mitla Shari. On się tutaj chętnie przeniósł. Mamy dwie takie misje, które może być ciężko zrobić. Także boję się na razie w ogóle ruszać coś z tego. Bo może się to dla nas źle skończyć. A tu jest jeszcze i tak sporo do przeszukania. Fireflash. Arystokrat. A tu co? Bathhouse. Czyli tu się można wykąpać pewnie. A co w takim bathhouse jest? W ogóle... Co tutaj tego? Widzicie, ile odcinków potrzeba, żeby się w ogóle w mieście rozejrzeć? Mimo, że mapa nie jest duża, to samo miasto jest strasznie rozległe. No siemka. Bart. Buffer. Excuse me, I'm in the new this area. Do you happen to have any tips? Well, I might, but don't think I'm telling you anything. I know what you bronze-skinned people are like. Always out for more money. Now do me a favor and shove off.
Are you always this friendly? Of course. Especially to people of your kind. Now excuse me. I have to go. Dobrze, dobrze. Hello. Hello. Nikt tutaj nie... chce ze mną porozmawiać. Tak de facto nikt nie chce ze mną porozmawiać. Siema. Dzień dobry! Myślałem, że może znajdę tu kogoś, kto będzie chciał ze mną pogadać czy coś. Jakieś dowcipy z zabieraniem ciuchów może? Jakiś zboczas z tego ją śledził. Z dolnego miasta. Coś zebrałem? Jakiś z dolnego miasta generalnie go... czy ją... gonił i uciekła w taki sposób, że po prostu pogadała z tym... strażnikiem, bo tak... no czuła się niekomfortowo i on się wtedy obrócił, kiedy zaczęła z nim gadać, z tym strażnikiem. No i zawinął się napięcie, po prostu. Ale... no... wiecie, jak to baby mają takie w zwyczaju. A czy może rzeczywiście ktoś za nią szedł? No nie wiadomo. A, tutaj nikt nic nie zabierze. Spoko. Spoko. Selina Stormskin. Nie, to nie jest important. Idziemy do Marketplace, tak by the way, bo Kowala może se znajdę, może coś wykuję fajnego. W końcu mam trochę nowych, że tak powiem, schematów. Cook. A foreigner, huh? What a surprise. Hey! Venturer, are you? Are you? False peaceful souls driving them to deeds of pathless atrocity. Herald. All you who live now in fear, hear words. Do not be afraid. Only the weak of pathless. Gdzie jest jakiś kowal? Tu jest jakaś tawerna, zdaje się. Bank. Bank tu jest, o. No właśnie zawisła mi myszka. Się zastanawiałem, co to mi spadło. Dzień dobry. Open the vault. Very well. We will need a 100 penny deposit to start with. After that, you may make a withdrawal or deposit whenever you would like. I don't have that much. That's regrettable. Then I... very well. We will need a 100 penny deposit to start. A personal vault? Ledger. Your very own safe in our house, which we will manage on your behalf. We will meticulously track all your deposits and withdrawals, and best of all,
thanks to our very generous interest rates. The longer you entrust your money with us, the more it proliferates on its own. How can my money proliferate on its own? Well, evidently this was a metaphor. Just imagine that for every day your money rests in our vaults, we present you with some extra coin on top of it, as in appreciation for your trust, so to speak. What and you do on exercise? Well, you see, this is a highly complicated process, and I fear it would be a matter of near impossibility to elucidate my response in such a fashion that you would be capable of comprehending it with your, I beg your pardon, most likely quite limited intellectual capabilities. Let us talk about more enjoyable matters instead, such as your money. Look, if you want my money, you will tell me what to do with it. Fine, then. We use it to trade. You trade with the coin of your customers? Invest, for example, in promising expeditions or new trade routes. And from the returns those investments yield, we not only pay our employees, but your interest as well. Now, don't you look at me that way. We have to make a living somehow, too. And what happens to mine if your investments turn out to be mistakes? Do not make mistakes. Didn't your parents teach you this? Now enough of this nonsense and back to business. Do you want to open a gold shelf or not? Wiemy wszystko. Już wszystko wiemy. Don't forget, your money is safe with Sylvan and friends. Exceedingly safe, believe me. Monsieur? A, sprawdźmy. Przecież ja mam kluczyk do skrzynki. Vault door. Required key. Master. No niestety nie mam jeszcze takiej zdolności do otwierania. Co nie zmienia faktu, że zaraz możemy znaleźć... Może coś? My sir. Required key, master, required key. Czy ja mam klucz, nie? Required key, eksperty. Aha, czyli na razie nic. No dobra. Jednak wiemy, że tutaj możemy przyjść na szaber później. I to podejrzewam, że nie mały. Zważywszy na fakt, że to jednak skarbiec. Wychodzimy z tego grajdołka. No ja chcę znaleźć jeszcze kowala, który mi czy no właśnie jakiś tutaj, o, typu zbrojmistrz. Leather guts. Też jeszcze nie to. Tu już lepiej, bo alchemia. Zobaczymy, czy coś jeszcze może... Rękawice mam inne, także no. Coś tam mamy. Ale na razie to są wszystko słabe rzeczy, także nie. Kowal jest. Dobrze, coś więcej. Tu jest ostrzałka. Dawaj to. Hunting longbow. No to już jest lepszy łuk niż mieliśmy dotychczas. No
kurde. O jeden. Nie, gdzie jest ten łuk? O jeden, ale to jest zawsze coś lepszego, nie? Tego możemy, i tego też. Ty. War on Nerum. War on Kille. Red madness. The fuck is wrong with this world? Craft. Już ma 11, to już jest 2 ataku więcej. Porim's Hut. A ktoś kto mi sprzeda po ogóle note? The request on audience Silveren. The bank at which your money is saved. Home sweet home. Ooh, będziemy mieli chatkę? By the title dead of house. Tylko że mnie nie stać póki co. Nie stać, nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy na takie rzeczy póki co. Dobra, dobra. To ci na pewno sprzedam. To też ci sprzedam. Craftingi wszystkie to tak. Learningi. Co by tu ciekawego od ciebie kupić? Chyba nie ma nic, ale dobra, sprzedałem dwie rzeczy, które na pewno będą mi tutaj zalegać. A my możemy stąd w sumie wyjść. Mamy łuk. Można by go było jeszcze zakląć, ale dobre i to. Wygląda na to, że będziemy mogli też sobie kupić tytuł jakiś tam. O, przepraszam was. My stąd gdzieś wyjdziemy w ogóle? Undercity? To było dziwne. Malfas's blessings. Huh? What do you want? Oh, hello. I haven't seen you around here before. Just take a look around and tell me. Nikt nie chce ze mną porozmawiać? Wychodzimy stąd. Mało rozmowni są ci ludzie. Bardzo mało rozmowni. Sailor. Harbor's Gate, czyli jesteśmy w dokach. The Gar. Yes. W skrócie jesteśmy w dokach. Yes. To już nawet widać. Znaczy teraz jesteśmy w dokach, tak w sumie. Fishing Lodge. Też trzeba zapytać tutaj, czy czegoś potrzebują, bo znając życie, takie lokacje mogą być przydatne, że tak powiem. Już nawet nie mówiąc o jakichś tam innych rzeczach. Czemu nikogo nie ma w środku? Mogę wchodzić jak do siebie. No, pusty.
beczki z piwem albo winem. Duże dosyć. Jakieś tam znaczone fajnie. Nawet tu nic ciekawego to nie ma za bardzo, więc... A może dlatego też nikt nie pilnuje tego. Może właśnie dlatego, że nic tu nie ma. Książki, jedzenie. No co tu więcej chcieć? No co tu więcej można mieć? Search. Fine clothes, to nie. Let's look, jak to wszystko wygląda z góry. O! To nie tak bez parady tu wszedłem. Tam jest jakiś gaj. Już wiem, gdzie idę. Ja lubię te właśnie gaje takie sobie posprawdzać. Tam zawsze fajne rzeczy są. Jak jest jakiś gaj? W stronę tamtą, zdaje się? Tą tutaj? Tu? O, to tak, dokładnie. Czas poeksplorować trochę. Poza miastem. Już. Z jednej strony chciałem wszystko zeksplorować, w tym mieście, z drugiej strony trochę czułem się przytłoczony już tym zamknięciem takim. W jednym miejscu przez kilka odcinków. Także warto ruszyć sobie gdzieś tutaj coś już poeksplorować. Ciekawe, co nas czeka. O! Coś tu widzę. Siemka. Tu. Słyszałem, że... Chcesz, żebym cię zatruł. Leży. A potem nie będę go szukał w trawie przecież. Auć. No kurde, skubany. A biegnie już. Dostał trochę i chyba ucieka. A nawet nie tyle, że ucieka, zmienił, tak, zmienił po prostu zasłonę, żeby tak łatwo nie było. Tylko gdzie on jest? Tu. Patrzcie, jaki skubany. Jaki skubany. Ale zabity. Tylko nie wilki jeszcze do tego. Nie. Wilków to ja pierdzielę nie chcę. Opuszczone miejsce jakieś. Ciekawe, czym to kiedyś było. Zobaczmy jeszcze, co jest... Czy to strażnik? Czy highway? A nie, traveler. Sorry, nie chciałem cię atakować. Traveler to może sobie być. Taki cmentarz chyba jest. Zaczyna być ciekawie. No, wygląda mi to na cmentarz. Cemetery discovered. Przebudzony. Auć! Ten przebudzony trochę mnie dziabnął. A tu dwóch jest, o!
kurde. Muszę ich trochę bardziej z cichacza chyba pocisnąć, bo... No... Tak niesympatycznie się obrywa jednak. Niesympatycznie się obrywa. Też pytanie? Gdzie był ten drugi? Bo ja go nawet nie zauważyłem. Nagle, wiecie, ten szkielet mi się pojawił. Okej, spoko, zwaliłem trochę, bo go zauważyłem tak chwilę wcześniej, a nie strzelałem. Ale ten drugi... Tam jest. Dostał. Wybierzemy sobie go stąd. Jak oberwiemy lekko, to tam chuj jeszcze. Ej! Jak on mnie tak trafił? Halo! Skoro on mnie tak trafił? Dzięki. Chodź, bo tu jeszcze drugi jest. Pomożesz mi. Ale mnie dziawnął! Ale mnie dziawnął, ja go nawet nie widzę, co najlepsze. A on mnie za to doskonale, no jak snajper dosłownie, nie? Średniowieczny, kuźwa, snajper. Tam jest. Wow. Wow. No nie, no nie. Znowu zaczynamy. Znowu to samo. Ale dobra, wiecie co? No sobie wychillujemy. Nie wiem, czy ten odcinek trwa 20-30 minut. Bo ja tak jakoś nigdy nie liczę czasy, jak gram z Skyrima i nagle patrzę, jest 50 minut nagrania. Także żegnam się dzisiaj z wami i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Enderala na moim kanale.